powstanie styczniowe. Po upadku powstania listopadowego Polacy dalej walczyli o niepodległość swojego kraju. Na tereny ziem polskich przybyli emisariusze. Byli to specjalnie wysłannicy z Europy Zachodniej. Mieli oni za zadanie przygotować społeczeństwo do dalszej walki. Prowadzili swoją działalność wśród drobnej szlachty, mieszczan oraz studentów. Zachęcali do wstępowania w szeregi organizacji spiskowych. Chciano zachęcić całe społeczeństwo do walki o przyszłość niepodległej Polski. Niestety chłopi żyjący w skrajnej nędzy nie byli zainteresowani powstaniem. Ich wrogiem była szlachta, która wyzyskiwała chłopów. Tylko zniesienie pańszczyzny i nadanie chłopom ziemi na własność mogło zachęcić ich do walki powstańczej. W drugiej połowie XIX wieku Rosja była zaangażowana w wojnę z Turcją. Uważano w owym czasie, że ten konflikt osłabił zaborcę. W Królestwie Polskim wzrosły nastroje powstańcze. Studenci oraz oficerowie służący w armii carskiej przejawiali się największą aktywnością. Zakładali organizacje o charakterze niepodległościowym. W wielu miastach organizowano manifestacje patriotyczne. W 1861 roku nastroje patriotyczne ogarnęły prawie całe społeczeństwo. Polacy zaczęli śpiewać pieśni patriotyczne, nosili stroje narodowe. Władze carskie w odpowiedzi rozpędzały demonstrantów, dokonywano aresztowań. Rząd carski zdawał sobie sprawę z możliwości wybuchu kolejnego powstania narodowo-wyzwoleńczego na ziemiach polskich. Nie chciano, by doszło do walki zbrojnej. Postanowiono zarządzić tzw. brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska. W zaistniałej sytuacji w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku doszło do wybuchu powstania. Powołano rząd powstańczy, który zapowiedział uwłaszczenie chłopów, czyli nadanie im ziem na własność. Niestety, mała liczba chłopów postanowiła dołączyć do boju. Walkę prowadziły małe oddziały partyzanckie. Były one źle uzbrojone oraz słabo wyszkolone. Takie oddziały nie mogły prowadzić otwartej walki z armią rosyjską. Grupy partyzantów atakowały tyły wroga, zazwyczaj na terenie lasów, by po ataku mogli się oni rozproszyć i ukryć. Car postanowił ogłosić uwłaszczenie, które miało zapewnić powstańcom wsparcie ze strony chłopów. To jedynie przybliżyło Polaków do klęski z zaborcą. Na jesień 1864 roku powstanie upadło. To pogorszyło sytuację w kraju. Zapanował terror. Powstańców skazywano na śmierć, zsyłano na Syberię oraz konfiskowano im mienie. Królestwo Polskie utraciło autonomię, a jego nazwę zmieniono na Kraj Przywiślański. Polacy zrezygnowali z dalszej zbrojnej walki o niepodległość.